Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę z Dnia Świra z opadającą deską klozetową w pociągu. Ciągle wysyła mi ją jeden kolega i mówi, jak ja mogę jeździć tym pociągiem, skoro tam ciągle te deski sedesowe opadają. No, ja powiem więcej, to ta deska już została przeprojektowana, a ja swoje życie w zasadzie zaczynam każdy dzień swojego życia od toalety w pociągu. No, najpierw muszę oczywiście tam dotrzeć. Także to jest taki wniosek trochę, że jakby... Ludzie nie wiedzą, co się do końca dzieje w tym transporcie publicznym, bo często właśnie ten moment transformacji polskiej kolei na lepsze zbiegł się z masową motoryzacją i zawsze polecam, żeby spróbować żyć trochę jak ja, choć przyznaję, że co zaraz pokażę, jest to trochę hardkorowe. Tak, no mój lifestyle, tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłem, toaleta, tam się golę, można nawet w skrajnych przypadkach wysuszyć włosy, nie używając do tego znajomości koleżanek z wagonów restauracyjnych, które mają swój własny węzeł sanitarny z prysznicem. To sobie zawsze zostawiam na wszelki wypadek. Tak, no fakt, że ja 3 razy w tygodniu dojeżdżam tam i z powrotem do Wrocławia do pracy, no tak wyszło przez przypadek, kiedyś to było 5 razy w tygodniu, ale za to z Katowic, teraz z Dąbrowy Górniczej. Dlatego muszę sobie to życie jakoś tam zorganizować. W pociągu spędzam bardzo dużo czasu, no i na przestrzeni tych lat widzę, że się dużo poprawiło. No, jestem w stanie pracować, tak? Spać spokojnie. Mam kilka takich trików. Jak jest dużo ludzi, no to idę do wagonu dla podróżnych z dzieckiem i matki w ciąży. Jak ich nie ma oczywiście, bo jeżeli tak, to muszę ustąpić miejsca. Co do tego golenia jeszcze, to zawsze... No, ja znam mniej więcej już tą trasę stałą, więc się nie zatnę przy goleniu, nie ma obaw, wiem, gdzie są rozjazdy i staram się to zawsze jakoś dobrze zaplanować. Tak, co jeszcze jest ważne w pociągu? To, że ja jestem w środkach komunikacji publicznej w stanie poznać ludzi z różnych sfer, z różnych grup społecznych. I to jest, no bo wiadomo, pojadą nimi biedniejsi, czasem na bilecie kredytowym jeszcze jest taka instytucja, chociaż tych w skrajnych przypadkach to konduktor wyrzuca. Natomiast no też można spotkać, tak jak tutaj, przedstawicieli władzy, czy ludzi jakoś wyżej postawionych. I co jest ważne, zawsze się mówi o tym, że w pociągach przedziałowych można było rozmawiać z ludźmi. Ja mam jeszcze jedną ciekawszą obserwację. Ja często właśnie udaję, że śpię i słucham, o czym mówią. I też nie jestem jakby zwolennikiem tych stref ciszy teraz, bo czyli niemożliwości rozmawiania przez telefon w pociągu, coś takiego się wprowadza, bo ja bardzo lubię słuchać, o czym ludzie mówią. To jakby pozwala na to, bardzo nie lubię polaryzacji społeczeństwa, że bogatsi nie wiedzą, co robią biedniejsi i na odwrót. Także no, to wszystko w pociągu, czy ogólnie w środkach komunikacji publicznej jestem w stanie zrobić. No tak, ale no, na razie mówię jak rzecznik PKP, jeszcze nie dostałem tego stanowiska, a być może po tym wystąpieniu mi się to uda. No nie mam takich aspiracji. Natomiast no, to zdjęcie z pierwszego przejazdu przez Dąbrowę Górniczą uświadomiło mi, jak jeszcze dużo jest do zrobienia. Te kontrasty, coś już działa, coś jeszcze nie działa. Wygrałem nawet voucher w konkursie Intercity i też im się spodobało to zdjęcie, nie wiem czemu. Chyba dobrze wypadli na... No bo inna spółka zarządza pociągiem, inna peronem, więc taka może konkurencja w grupie PKP. Tak, no i myślałem, jak to zrobić. Wysyłanie pism do urzędów, do przedstawicieli spółek kolejowych, to są takie metody, gdzieś to zginie, bo wszyscy to robią, włącznie z radnymi, prezydentami miast i do nich nie dociera. Więc moim sposobem było seria ćwicz z Pendolino. Tak, ja pierwotnie ćwiczyłem na tle przejeżdżającego pociągu na tamtym peronie, no później się trochę rozwijałem, robiłem to też w środku. Stwierdziłem, że właśnie tam mogę pokazać ten kontrast, bo to w ogóle było tak, że ja często marzłem na tym peronie w Dąbrowie Górniczej i zresztą nie tylko, wracając z Wrocławia, stacja Wrocław-Mikołajów, tam też był remont w tym czasie, kiedy ja zaczynałem tam jeździć. Więc ja siłą rzeczy musiałem zacząć ćwiczyć, żeby się rozgrzać. No ale skoro tak, no to po jakimś czasie stwierdziłem, że mogę też zarazić tą ideą innych. I tak powstało ćwicz z Pendolino. Tutaj akurat jest, chciałem też, no to dwa cele, tak? Jeden, żeby się rozgrzać, z kolei w pociągu, jak się długo siedzi, to wiadomo, można dostać jakichś zakrzepów żylnych, różnymi rzeczami straszą. Trzeba się poruszać, a jest miejsce, no w Pendolino jest go wyjątkowo dużo w tym przeciągu, natomiast ja też ćwiczę w innych składach, zapraszam na Facebooka, na mój profil, jest dużo tam już tych filmów zrobionych, nawet goście występują i podrzucają swoje filmiki, jeden z prelegentów poprzednich również wystąpił.
Tak, i ta akcja obiła się szerokim echem w mediach, trafiłem do Teleekspresu i generalnie ten problem pierwotny, czyli tego peronu, prawda, on jakby tyle lat ktoś coś chciał z tymi dworcami zrobić. W Dąbrowie są dwa budynki dworcowe na jednej stacji, żaden z nich nie funkcjonuje. No tylko nikt nie miał na tyle determinacji, żeby to, powiedzmy, pokazać w jakiś taki sposób. No i co się udało? Udało się przede wszystkim tymczasowo załatwić remont peronu i taką ogrzewaną poczekalnię. Oczywiście no, nie tylko ja, przy pomocy radnych, którzy akurat nie ćwiczyli na peronie, ale no, na nich jeszcze przyjdzie czas. Jest decyzja, że dworzec będzie remontowany, także takie niekonwencjonalne metody nie dość, że wpływają na moje dobre samopoczucie, to jeszcze można coś tym załatwić. Przy okazji pokażę wam, bo nie wiem, czy wiecie, jedno z ćwiczeń, właśnie dzięki temu ja się też uczę, jakby nie jestem jakimś super sprawnym fizycznie człowiekiem. Zrzutów osobistych na sprawdzianie miałem 3 na 10 zawsze, więc niezbyt dobry wynik. Natomiast tutaj, no, pokazując te ćwiczenia, które nie wychodzą mi idealnie, też pokazałem, że wszyscy mogą ćwiczyć i ważne, żeby mieć dobre chęci. Ja nawet nie znałem fachowych określeń na nazwy niektórych ćwiczeń, bo nie wiem, czy znacie to. Ja na to zawsze mówiłem delfinki, ale okazuje się, że to jest jakiś barpis, więc ja się też dużo uczę na temat całego fizycznego. To pretensja do moich WF-istów, ale akurat dużo im zawdzięczam, bo też trenowałem wiele lat na Kanadyjce, to taka odmiana kajaka, co się na jednej stronie wiosłuje, i tylko dzięki temu te moje oceny z WF-u były lepsze. No ale tak, skoro już jesteśmy przy tej fizycznej aktywności. Zauważyłem coś takiego, że wielu ludzi teraz do pracy dojeżdża samochodem, wraca samochodem, praktycznie w pracy się nie rusza i w tym momencie jest problem, bo jeżeli oni pójdą na chwilę potrenować, to tak jak na tym czerwonym obrazku, mają nagły skok aktywności. Ja w swojej firmie, w korporacji, widzę dużo ludzi z jakimiś obandażowanymi kolanami, generalnie z kontuzjami, bo oni nie rozkładają tej swojej czynności fizycznej w ciągu dnia. Lepiej jest ją rozłożyć. To pole powierzchni pod każdym z tych wykresów jest takie samo. Ja raczej preferuję ten zielony, czyli idę na dworzec, cały czas coś robię. W pracy też się ruszam, akurat mam sprzyjającą warunki ku temu, no bo gdzie indziej mam biuro, gdzie indziej laboratorium, w którym czasem muszę podokręcać jakieś kabelki. Ale właśnie chciałem przykład mojego kolegi z Dąbrowy Górniczej, który od niedawna, udaje mi się też takich ludzi przekonać do takiego stylu życia, porzucił samochód w dojazdach codziennych do pracy do Katowic z Dąbrowy Górniczej. No nie ma już służbowego, może o to chodzi. Generalnie cała rodzina nie mogła się nadziwić, jak on może jeździć pociągiem, mimo że tym pociągiem pomija korki, bo akurat jeździ w takich godzinach, kiedy niewątpliwie by się zakorkował, sam to przyznał. A oprócz tego wykorzystuje to jako sport. On musi z tego dworca, najpierw na dworzec dojść, później z dworca dojść do pracy. No gdzieś mniej więcej tam pracuje, no nie chcę zdradzać szczegółów jego życia. Dzięki temu sam przyznaję, że jakby wrócił do domu, to nie miałby już czasu wyjść nawet uprawiać ten sport, czyli on by go musiał porzucić, no żona by go nie wypuściła, jakieś tam obowiązki domowe by miał, a w ten sposób, korzystając z transportu publicznego, zawsze musi jakąś część aktywności fizycznej wykonać i ten chód sobie pod to zalicza. Tak. Tu trochę przeskoczę, wrócę do tematu, jak można kreować tą rzeczywistość, tak jak ćwicząc z pendolino nietopowymi metodami. Z grupą ludzi dość młodych spotkałem się wiosną i chcieliśmy promować ideę kolei jako głównego szkieletu komunikacyjnego naszej aglomeracji. No tak jest w wielu aglomeracjach na Zachodzie, czy w Trójmieście chociażby, to kolej stanowi szkielet, a wokół niej jest zbudowana cała komunikacja miejska autobusowa. No i wpadliśmy na pomysł, że możemy to pokazać tak, że to jest bardzo, przemieszczanie się transportem publicznym jest bardzo takie sexy i wykorzystaliśmy tutaj ten pomysł Top Geara, przerobiliśmy go na GOP, Górnośląski Okres Przemysłowy, jednocześnie, no i mają
już się odbyła jedna edycja, wyścigi różnych środków transportu. To jest właśnie, my w ten sposób pokazujemy, że na jednej trasie konkuruje ze sobą bezpośrednio autobus, tramwaj, pociąg, że system zamiast się dopełniać, chociażby jeżeli chodzi o bilety, bo nie ma jednego biletu na wszystkie środki komunikacji w naszym regionie, to on po prostu funkcjonuje, każdy środek transportu, dublują się te trasy. I w tej formule to wykonujemy, że po prostu ścigamy się, przedzielamy sobie jakąś trasę, która jest trasą jak najbardziej realną. Chodzi o to, żeby to nie było od dworca do dworca, tylko od jakiegoś miejsca zamieszkania do miejsca pracy albo na uczelnię. No tutaj akurat mam głównie młodych ludzi, studentów transportu, więc z nimi to wszystko fajnie wychodzi, bo mają merytoryczny duży wkład w przygotowanie tych tras. No i często tam w wynikach pojawiają się niespodzianki. Mieliśmy świadomość tego, że to nie jest eksperyment naukowy, tak? Że to byśmy musieli to powtarzać, ten wyścig, notować trasy, zlecić komuś po prostu codzienną opowieść o swojej trasie. Tutaj pokazujemy jednorazowo, w taki bardzo medialny sposób, jakie mogą wystąpić problemy na danej trasie. No i tak w przypadku Bytomia trafiliśmy w taki korek, że samochód utkwił na DTE, my musieliśmy tam krążyć gdzieś po tysiącleciu, żeby spróbować się z tego korka wydostać. Niestety korek łączył się w korek. Fakt, korki nie są niczym dziwnym, no ale tak duży nas zaskoczył. A niespodziewanie wygrał pociąg, których z Bytomia jeździ mało. W Bytomiu się w ogóle zapomniało o kolei, mimo że kolej jest tam jednym z lepszych środków transportu do przemieszczenia się w kierunku centrum aglomeracji. Niestety pociągów tam jest mało, ale tak tą akcją właśnie nam się udało zrobić, działając głównie w mediach społecznościowych, bo inwestujemy właśnie w młodych, którzy miejmy nadzieję w przyszłości zastąpią tych wszystkich decydentów aktualnych, czyli związków komunikacyjnych i miast, żeby oni mieli świadomość tego, jakie są alternatywy, żeby nie pokazywać nam komunikacji jako czarno-białej, że tylko drogowa trasa średnicowa i autostrada A4, a najlepiej to jeszcze jedną wybudować, to, że to nam załatwi sprawę. Tu chciałem głównie poruszyć jedną rzecz, bo reakcje w mediach społecznościowych były takie, że jeden dziwny typ reakcji, że ludzie, którzy jeżdżą samochodami i teoretycznie powinno im zależeć na tym, żeby te korki były coraz mniejsze, bardzo nas hejtowali. No właśnie ten długi bardzo czas przejazdu samochodu z Bytomia, że co to jest, kogo my tam mieliśmy, jakąś babcię na emeryturze za kółkiem czy coś takiego. No ten typ reakcji jakby dla mnie trochę był nielogiczny, bo jeżeli ja jeżdżę samochodem, ja wiem, że ja muszę nim pojechać, to zależy mi, żeby zminimalizować liczbę użytkowników tej drogi. Czyli właśnie taka akcja, która promuje transport publiczny, powinna być dla tych ludzi lepsza. Ale oni po prostu na tyle byli zamknięci w tej swojej, nazwijmy to strefie komfortu, dla mnie to jest pociąg, że po prostu nie wiedzieli, że można inaczej i to wywołało jakiś taki dysonans poznawczy, że w ogóle może być coś innego niż ich własny samochód. Chociaż tak jak mówię, no, dla nas my wiemy, że transport zrównoważony nie polega na całkowitej eliminacji przemieszczania się samochodem. Dużo ludzi potrzebuje wykorzystywać własny pojazd, bo musi dotrzeć albo z miejsc słabo skomunikowanych, które ciężko lepiej skomunikować, albo musi załatwić wiele spraw naraz. Więc no, ciężko stwierdzić, czemu oni tak reagowali. Ja, jakbym był kierowcą samochodu, cieszyłbym się, że chcę wszystkich innych tych leszczy na drogach, co mi tylko zawadzają w szybkiej jeździe, przenieść do pociągu. Tak, no i właśnie to, o czym mówię, to tak jakoś fajna infografika, na której widać, że po prostu jeżeli chcemy tą samą liczbą samochodów wypełnić, dowieść ludzi w jednym czasie, no to musimy odpowiednio przy utrzymaniu tej samej przepustowości ulica musi być jakby szersza, a w mieście jakby nie ma na to szans, więc jeżeli ktoś dojeżdża codziennie do pracy, nie potrzebuje krążyć po całej aglomeracji,
lepiej, żeby skorzystał z środków komunikacji publicznej, przy okazji może, tak jak mówiłem, poznać nowych ludzi, może w kolejach aglomeracyjnych jest się trochę ciężej ogolić, bo i mniejszy czas przejazdu i trochę inna charakterystyka jazdy, częste przystanki, no to ten pociąg rwie i wtedy można się łatwo zaciąć. Ale dużo różnych rzeczy można robić i myślę, że jeżeli ktoś jeździ z punktu A do B i z powrotem, dla niego to jest idealna opcja. Tak, no i w ogóle skąd u mnie się wzięło to, że ja tak lubię transport publiczny? Generalnie no, rodzice nie mieli samochodu, no ale no, wielu z nas pewnie była w naszych rodzinach takie sytuacje. Natomiast jakoś ten minimalizm, tak sobie przypominam, że mama mi zawsze czytała taką książkę Diogenes w beczce o Diogenesie z Synopy dla dzieci. On tam miał bardzo mało przedmiotów, ale w końcu stwierdził nawet, że mu jeszcze mniej potrzeba, bo był kubek, a on sobie wodę może ręką nabierać. Być może to tkwi jakoś w mojej podświadomości, ale no z jednego sobie zdaję sprawę, że to tak jest najłatwiej wytłumaczyć na sprzęcie elektronicznym. Czemu my dalej zużywamy tyle samo prądu, skoro te sprzęty są coraz bardziej energooszczędne? Bo jest go coraz więcej. I tak samo można powiedzieć z samochodami. No, nawet jeżeli to będą samochody elektryczne, one będą mniej zatruwały środowisko, to ich będzie dużo i one tą przestrzeń wypełnią. Więc dlatego ja staram się mieć jak najmniej, choć też mi nie wychodzi, zamiast dużo drogich rowerów, zamiast jeden drogi rower mam kilka takich jubilatów rozstawionych po całej Polsce, ponieważ ich i tak by już nikt nie wykorzystał, ja po prostu daję im drugie życie. Więc staram się używać to, czego ludzie już nie wykorzystują. No to jest taka trochę moja filozofia podświadoma, którą sobie uświadomiłem, tworząc tą prezentację, tak? No zresztą polecam jubilaty, bo one mają bardzo wyprostowaną pozycję jazdy, tak? Czyli nie jest to jak na Góralu, że trzeba się tak bardzo nachylać i to teoretycznie są składaki, ale ten się już nie składa. Przy czym to jest eksportowa wersja Universal z 90 roku. Tak, no, to co wam chciałem przekazać, to jeżeli dawno nie jeździliście transportem publicznym, to jak najbardziej możecie spróbować. Ja nie mówię, że jest idealnie, bo do ideału naprawdę daleko, ale będziecie wyciągać własne wnioski. No i z tym się oczywiście można zgłosić do ekipy GopGear, która będzie myśleć, co z tym można zrobić. Więc bardzo warto zobaczyć, co się po prostu zmieniło na kolei. Czy to w komunikacji publicznej. No, niektóre rzeczy na lepsze, niektóre na gorsze, różnie to też jest z finansami. No i tym sposobem mam nadzieję, że udało mi się obniżyć ten poziom fekaliów dotyczących transportu publicznego i generalnie pociągów. Dziękuję bardzo.